Witam serdecznie w kolejnym odcinku Euro Truck Simulatora tym razem. Zaczniemy sobie w Innsbrucku, bo to blisko Szwajcarii, która została nam tu zaktualizowana. Wydarzenia, okej, mniejsza. Dobra, oferty pracy, jak słychać, nowa muzyka, nowe menu, rynek przesyłek, stąd i chcielibyśmy jechać do Szwajcarii, jest taka opcja. Może dystans trasy, długość trasy. Graz. Niemcy, Bari, Włochy. Nie ma. Niedobrze. Dobra, to zawieziemy. A nie w tą stronę. Nürnberga, nie w tą stronę. Graz, Strasburg. O, tu kawałeczek przez Szwajcarię jest. Ustawmy na GPS-ie. Muzyka troszeczkę, że tak powiem, się sypie. Tak. Gdzie jesteśmy? W jakimś malutkim garażyku. Okej. Dobra, cofamy, nie wjeżdżamy w płotek. Ogólnie to tak nie do końca wiem, gdzie byłem. Jakieś takie mam wrażenie nieodparte, że ten mój man wyglądał inaczej. Że miałem tego mana z lusterkami elektronicznymi. Coś mi tu nie halo. No i oczywiście po długim czasie jazda raczej tak średnio poradna, no że nie, że nieporadna, ale może nie bardzo poradna. Takie nowe określenie, poradna, bo skoro może być nieporadna, to może być i poradna, nie? Tutaj nie będzie tylu przygód. Zapewne się nie przewrócę. Chociaż przy takim ustawieniu myszki nie jest to wykluczone. Okej, mam pierwszeństwo, więc jadę. Gdzie to my tu mamy? Tu. To tu. Goodies? No dobra, niech będą goodies. Enter. Jeszcze tylko sekundka, muszę wyregulować swoją myszeczkę, żeby troszkę mniej się ruszała. Okej, przyjmij. Marchewki. 16 ton marchewki. Wow!
Tak, no i tak, zmiany są, widzę zmiany wizualne, to na pewno. Tak. O, nie bardzo trafiłem, ale trudno. Wybrałem sobie łatwe podczepianie, więc. Tak, wersja już nie beta, więc wszystko powinno chodzić jak w zegareczku. Jedziemy tutaj w lewo. O. Leciutko tylko zahaczamy naczepą. A co? A, nie mam świateł? A, mam dzienne, okej. Ale jedziemy na zwykłych światłach. Ciekawe, czy to się tak będzie liczyło. Bo można było w Euro Truck Simulatorze dostać normalnie mandat za niemanie świateł. Przynajmniej w krajach, w których manie świateł jest wymagane. Okej, nie wiem, czy Austria była coś reworkowana, ale wygląda. No generalnie w Innsbrucku to na pewno byłem, bo. Bo tak. Skoro mogłem się tu pojawić, to znaczy, że tu byłem. Normalnie 80 i grzejemy. Ho, ho, ho. Tak. Tak, w sumie Euro Truck Simulator to jest jedna z tych gier, której chyba nigdy nie porzucę tak do końca. No chyba, że zaczną wywijać numery typu na przykład sezonowe przepustki do Włoch albo pakiet bitewny na konwój, czy tego typu. Rzeczy, które jak dla mnie no już nie jedną grę wyłożyły, czyli tak zwane umultiplayerowanie na siłę. Tak, ustawienia są ustawione na ultra. Póki co budziała płynnie poza lekkimi przecięciami muzyki przy ładowaniu, ale to można wybaczyć, bo to nowa wersja gry, więc pewne tam rzeczy jeszcze mogły się chcieć dogrywać.
Oj. Siedemdziesiąt, to my 65, tak? No dobra, niech będzie. Będziemy ostrożni. Zdaje się, że ten remont tu już trwa kilka lat. Pamiętam go. Z rozgrywki sprzed bardzo, 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 bardzo dawna. Okej, bo zaraz będzie wypadek. Dobra. Wrzućmy te 70 w tempomat i jedźmy. Bo zaraz klient zacznie oczekiwać. Okej. Ciężarówki były gdzie indziej, tam przez ten duży ten. A tu się chyba nie zmieszczę. O, mo. A tam się nie zmieszczę. Ja się nie zmieszczę. Co wy, ludź? A, 70. I naprzód. No tak, ale widać, że w tej części remont był niedawno, bo wszystko czyściutkie i równiutkie. Może nawet chyba... A nie, jest dziura w drodze. Okej, okej, zwracam honor. Przy 80 dźwięk silnika staje się jakiś taki trochę nieprzyjemny. Jakby wpadał w jakieś wibracje. Tak zwana droga imienia mnóstwa tuneli. Zaraz zjeżdżamy i zbliżamy się do Szwajcarii. O, ładny brzeg rzeki. Taki kamienisty.
W ogóle mamy tutaj nowe cienie, no, w ogóle nowe renderowanie i tak dalej, i tak dalej. Wizualnie gra jest odnowiona. I szczerze mówiąc, no tutaj to widać, widać. Może nie jakoś bardzo, jakby się tak doszukiwać. O, objazd mamy, niedobrze, niedobrze. O, ale króciutki objaździk. Okej. O. A jak to? No nie, no dobra, rozumiem, tu nie ma wyjazdu, no to tu jest jakiś wyjazd. Tak? No chyba tak. Tak, no i co teraz? Sorry, panie kierowco, ale tutaj troszkę zabłądziłem. Okej. No ale zdaje się, że znowu znajdę się w tym samym miejscu, tak? Nie, mam nadzieję, że nie, ale bardzo to się zrobiło dziwne. Zreworknięta Szwajcaria nie chce mnie do siebie wpuścić. Okej. Nie, to jest jakaś inna droga. Nie, to są światła. 80. No, trochę to było skomplikowane. Ale co, tutaj w tunelach nie jeżdżą na światłach? No bo powiedzmy, są kraje, gdzie się nie jeździ na światłach cały dzień. Ale chyba we wszystkich jeździ się w tunelach na światłach, no co wy. Co, i to koniec Szwajcarii. No nie obejrzałem sobie jej za wiele. O. No trudno. Może jakaś inna trasa. Zresztą, no nie tylko Szwajcaria została zreworkowana, odnowiona i wyklepana na nówkę, ale też Niemcy, na przykład Zagłębie Rury i tak dalej. Tam przed nami jakiś taki duży most. Mamy sobie okazję obejrzeć nowe renderowanie.
Mamy też nowe cienie tutaj na kokpicie. No, no, no. Powiem, że... bardziej realistyczne niż do tej pory. Zaraz wyjadę na słońce, będzie je bardziej widać. Takie... bardziej naturalne. Ale to moja subiektywna ocena. No, na pewno kilku deweloperów, może kilku, może jeden, nie wiem, ale spędziło nad tymi cieniami długie godziny, więc trzeba im oddać, że albo do tej pory były fajne, albo jak się zmieniły, to były obrazki, które pokazywały, jak bardzo te cienie się zmieniają. Akurat w przypadku cieni to wybrali miejsca no tak skonstruowane, że tam nie widać różnicy. O, tu mamy cień, a tu mamy nowy cień. Ha, ale to jest cień czego innego i nie widzę specjalnej różnicy. Dobra, nie szkodzi. No, tutaj takie skrzyżowanie, że ja to tego nie widziałem. Może, może już było, a ja jeszcze nie byłem. Ktoś mnie tu próbuje wyprzedzić. A ja jadę tyle, ile wolno. No, halo. Tak, na mapie mamy też godzinę, nadal maleńką, ale nie mamy, czy daleko jeszcze, szkoda, może kiedyś. Takie trochę zaniedbane architektonicznie to niemieckie gospodarstwo. Okej. Trochę zwalniamy, bo mamy remoncik. Panowie stoją i patrzą. Pan tu zamiata. Uuu. Lepiej. Ten gościu z tym młotem to tak trochę. Nieszczególnie. Nieszczególnie go ma opanowany. Wyglądało to troszeczkę, jakby to młot nim sterował, a nie on młotem. Tak, skręcamy, więc kierunkowskaz zostawiłem celowo. Okej. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem. Chyba tak. A po co mi to? Teraz tu szybciutka zmiana pasa.
Takie króciutkie troszkę te rozbiegówki tutaj, zanikające. Ale skąd u mnie taka ciężarówka jest? I dlaczego? I jak śmiała w ogóle? No nie wiem, czemu ją mam. Dźwięk mi się nie podoba. Wnętrze... no... powiedzmy, że okej. Flughafen i dlatego Flugzeugi furgają po niebie. Ale aż tak, że skręcamy, czy nie? Oj, nie wiem sam. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Nie no, ponieważ planuję jednak jeszcze sobie troszeczkę na antenie pojeździć, na spokojnie, bez emocji i zakopywania się w błocie, tudzież przewracania. Bo też dawno nie miałem okazji pogadać sobie od tak, a nie tylko o grze. A w SnowRunnerze to jednak człowiek jest bardzo zaangażowany, bardziej zaangażowany w prowadzenie i dlatego troszeczkę mniej jest gadania o niczym. I dlatego troszeczkę wrócił czas na Euro Truck Simulatora. Widać strasznie dużą różnicę między... o, chyba przejechałem zjazd, no nie szkodzi. Rzućmy okiem na mapę, jak bardzo to zepsułem. No rusz się. Aha, tu miałem skręcić. Nie szkodzi, pojadę lepszą drogą. Nie szkodzi. Tutaj z przodu mamy niebo takie troszeczkę przymglone. Z tyłu jakby mniej. Bo tak, pewne elementy, że tak powiem, nie wchodzą. O, tak, ja się zapatrzyłem w lusterka, a nie patrzę, gdzie jadę. No, pięknie, pięknie. Przyjmijmy, że postanowiłem jednak jechać autostradą, a nie tylko przegapiłem skręt. To w grze na szczęście parę minut, bo tak naprawdę no to godzina lepiej. Chociaż
lokalne dróżki mogą być złej jakości. A tutaj sobie przy okazji odkrywam teren. Ała. Podrapałem się po głowie w bardzo bolącym miejscu. No, tutaj skręcamy, bo musimy. Bo tej drogi, co na wprost, to jej nie ma. Tam jakieś duże skupienie linii wysokiego napięcia. No, niestety, właściwie stety, niestety, nie obdarzyła nas generator losowych zdarzeń, nie obdarzył nas deszczem, bo deszcz tutaj ma w nowej wersji powodować troszkę większe taką wodną kurzawę za pojazdami. To jest jedna z rzeczy, która została poprawiona. A, no cóż, trzeba będzie zapewne urządzić sobie jakąś wycieczkę melancholijną w deszczu przy pomocy ustawień prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu i tak, i przejechać się i zobaczyć. No. No, teraz nie przegapię i skręcę. O, jakie pochyłe drzewo. Na pochyłe drzewo, coś tam, coś tam, coś tam. I skałki. I krzaczki. I no i czar prysuł. Kolejne identycznie krzywe drzewo. Można je było dać troszkę dalej, bo generalnie tego typu drzewka raczej często nie są krzywe. No dobra, chyba jednak lokalna droga mnie nie minie. Sześćdziesiąt? No chyba ich... Trudno, płacę mandaty i jadę. Nie, nie będziemy się bawić. Albo wyłączę w ogóle mandaty, jeżeli dostanę ich kilka. Poważnie 60 mają na... Nie wiem, aż będę musiał sprawdzić. No,
Zakazy odwołane wszelkie, a tu nadal mi się wyświetla, że 60. Mhm. Ja nie zdążyłem się rozpędzić. Jedziemy, kto bogatemu zabroni? O, deszcz! Wow! Gdzie to ja właściwie jadę? Bo wjeżdżam do Francji. O, tu mamy już 80, co jest... okej. No dobra, spojrzenie. A nie, no ja tak to nie umiem tutaj jeździć, prawda? No niewiele widać. O, zaraz będzie jeszcze mniej widać. Okej. Nie, no tak to też nie. O, może tak. O, teraz widać, tylko że nie widać, gdzie jadę. I nie widać, dlaczego mam kierunkowskaz włączony. Która to była piątka, okej. No to szóstką zobaczmy. Nie. Szóstka, ale nie widać. Siódemka. Też niestety nie widać. Ósemka. O tak, no. Czemu tak? Ósemka. Uj. Bo zaraz będzie nieszczęście. No. Fakt. Troszkę się tam dzieje z tyłu, za tymi kołami. Niewiele widać. Może jakby ten gościu mnie tu wyprzedził, to bym coś widział, ale on tak jakoś chyba się boi. No i bardzo słusznie. Bonjour. Ale dlaczego? 80. A, musiałem E nacisnąć, ok. W sumie to wycieraczki można wyłączyć i nadal niewiele to zmienia, a szkoda. Troszkę przyhamujmy, bo zbliżamy się do miasta.
Tak. I ten przepiękny chodnik, który prowadzi donikąd. No bo kończył się w rzece, a tutaj żywopłot, że nie można z niego zejść. Trochę słabo. Okej, zmieniamy pas. Bo będziemy skręcać. O, ale dziura w drodze. Ale tu nadal jest 80. Okej, no tu już nie. Okej. Ponownie okej i... Aha, aha. O, tu już jest 50. No trudno, w zasadzie tak sobie myślę, że w końcu to mój kanał i musicie mi wybaczyć Euro Truck Simulatora od czasu do czasu. Nie, bo nie skręcam. A tutaj jest rondo. Strasburg. Co jest? Ej! Klawiaturo. Może... A! I może dlatego w SnowRunnerze czasem mi się po prostu zatrzymuje. Bezczelny ryj, no. Może to mam problem z klawiaturą, a nie z grą. Okej. Pompers. No właśnie. I znowu. I tak aż do zatrzymania. Po speed. Tu powinno być chyba lepo speed. Okej. Okay. Enter. I tak, tak, tak. Gdzie to parkować? Aha, no nie będzie bardzo trudno, myślę. Nie, żebym jakoś strasznie potrzebował tych punktów, ale... It's a part of fun! Ohoho. O, a cóż to za łuk?
To miało być to trudne, tak? Okej. Nie w tą stronę. Troszeczkę. No nie wychylam się, bo pada, ale... Dobra. No to tak jak powiedziałem, chyba jednak wrócę co jakiś czas, troszeczkę Euro Truck Simulatorem sobie pojeżdżę. No jeżeli ktoś czekał tylko i wyłącznie na SnowRunnera, no trudno. Trzeba troszkę poczekać. A w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.